Cześć. Miałem być w Katarze, dopóki będzie grać tu reprezentacja Polski. Zostałem dwa czy tam trzy dni dłużej, dzięki czemu nagrałem jeszcze jednego vloga i zamknę tym samym tę serię 10 odcinkami. Będzie to jednak najbardziej nietypowy vlog i najbardziej nietypowy temat, jaki tutaj realizowałem, mianowicie rozmowa z konikiem, w dodatku polskim konikiem. Jeżeli interesuje Was, ile konik zarabia, czy jest w stanie z tego wyżyć i czy musi podjąć jakąś dodatkową pracę, albo skąd bierze takie hurtowe ilości biletów, obejrzyjcie ten odcinek. Czy ty jesteś konikiem? Tak, jestem konikiem. Jakoś tak się ułożyło, że robię to prawie od dziecka. Z jakimiś tam przerwami na kryzysy. Tak? No i tyle, no. Jesteś fajne zajęcie, jest to połączenie wszystkim. Jestem kibicem też. Jest to jakieś połączenie hobby i zarabiania. Coś mogę więcej powiedzieć? No nie wiem. Podróżowania. Jak się zostaje konikiem? Jakoś zupełnie przypadkiem. Miałem sąsiada, co mi dał czasami dwa bilety i kiedyś przechodziłem i usłyszałem, ile trzeba zapłacić za te dwa bilety, i się obróciłem i sprzedałem po prostu. Tak. Ile miałeś wtedy lat? No nie wiem, z 13, coś takiego. No to... Led Zeppelin trzeba by sprawdzić, kiedy był w Polsce. Kiedy umawialiśmy się na wywiad, ty się zgodziłeś pod jednym warunkiem, że będziesz mógł mieć zakrytą twarz, że zmienimy ci głos w czasie montażu. Z czego to wynika, że zawsze jesteś taki ostrożny? To w kontaktach z normalnymi klientami absolutnie nie jestem ostrożny, ale no, jednak jest to jakieś tam łamanie prawa, jest to wykroczenie. Obowiązuje ustawa z 71 roku, która tak naprawdę zabrania tego typu działalności. Nie wiem, czemu mamy ustawę sprzed 50 lat. Wydaje mi się, że chodzi o to, że zarówno te związki piłkarskie, które sobie tam też na lewo sprzedają bilety, czy tam te firmy koncertowe, po prostu nie chcą mieć konkurencji, tak? I w naszym kraju nikt się nie zainteresował, żeby dostosować prawo do prawa europejskiego. Bo w każdym kraju, poza Polską, w Unii Europejskiej, można bilety sprzedawać legalnie, tak? I płacąc z tego podatki, tak? No jak działając jak normalna firma, nie? Tylko my jesteśmy jacyś zacofani i nie rozumiem, czemu ta ustawodawstwo stanęło w miejscu jakby w tej branży. Chciałbyś, żeby biznes konikowy był zalegalizowany, żebyś normalnie odprowadzał podatki od tego? No, oczywiście, że tak. Dlaczego nie? To byłby też normalny, bo w związku z tym, że jest taka ustawa, to tak de facto nikt w Polsce nie może się tym legalnie zajmować. To bardzo utrudnia fanom dostęp do biletów. Korzystając z jakichś zachodnich stron, o średnich opiniach, tak? Które czasami jest wszystko ok, czasami nie. I firmy są gdzieś tam porejestrowane w Szwajcariach, Ameryce czy Dubajach nawet. I tak naprawdę jak się coś stanie nie tak, to kogo stać na wzięcie adwokata w jednym z tych krajów, no ja? żeby no bardzo, bardzo nikły procent klientów. Tak? Czy dla Ciebie to jest opłacalny biznes? Nie jest to jakiś kokosy nie wiadomo ile, tak? Ale da się z tego wyżyć i no jest to połączenie przede wszystkim hobby, pasji do sportu, czy tam do, no też lubię sobie z czasu na jakiś koncert wejść. Jest to takie, dosyć wiecie jak to jest, nie? Jak się robi to co robi, to nie jest się ani jeden dzień w pracy. Ty pracujesz przy okazji gdzieś, czy utrzymujesz się wyłącznie z bycia konikiem? Szczerze to nie, gdziekolwiek pracowałem, to zawsze czułem się oszukiwany, wykorzystywany i nie mam ochoty dla nikogo pracować. A jesteś w stanie powiedzieć, jaki masz średni miesięczny dochód? Bo wiemy, że to jest troszkę sezonowa praca, że są lepsze i gorsze, ale gdybyś miał rok podzielić na 12 miesięcy i zrobić taką średnią, ile w miesiącu z tego wyciągasz? Jest 2-3 tysiące euro, jest taka średnia, myślę. Może czasem zdarzy się coś więcej, ale tak jak mówisz, sezon jest bardziej letni, a później zima jest taka spokojna, nie? Raczej się odpoczywa. No. Całkiem niezła kasa. No, całkiem niezła. Dramatu nie ma, ale gdyby to było legalnie, myślę, że mógłbym dużo więcej zarobić. Bo jakby wiem, jak to zrobić i można by też się opierać na jakichś kredytach, można by się, no jak każda firma, tak? Jakieś obrotówce, można by coś bardziej się rozwijać, przede wszystkim reklamować można by się, tak? W 100% oficjalnie, a tak to jest jednak, jest to czarny rynek. A Mistrzostwa Świata są dla Ciebie jakimś takim okresem, takim złotym okresem, w którym zarabiasz najwięcej? No, na pewno jest to jedna z topowych imprez w świecie, nie? Chyba tam ten Super Bowl jest, osiąga większe ceny na przykład, czy tam finał Ligi Mistrzów osiąga wyższe ceny, nie? Czy jakaś ta faza tam ćwierćfinału, półfinału Ligi Mistrzów. Ale tak, jest to jednak z najbardziej topowych, popularnych
mistrzostw na świecie. Mistrzostwa w rugby też są całkiem dobre. Krykiet nawet tam też nie jest najgorszy, nie? Zależy od miejsca. To powiedz mi w takim razie, jak ty zdobywasz bilety? Bo mówisz o tylu imprezach, o koncertach jeszcze do tego wszystkiego. No, ludzie czasem mają problem zdobyć taki bilet centralnie dla siebie i jeszcze powiedzmy kolegi. A ty, z tego co widzę, to masz dostęp do jakichś takich hurtowych ilości biletów. Jak to się robi? Jest też tak, że w innych krajach jest to legalne i dużo agencji, czy tam nawet biur podróży zajmuje się sprzedażą takich biletów. I oni kupują w hurtowej ilości i takim ulicznym gościom jak ja, jakby odsprzedają te bilety, gdzie tam nasza prowizja to jest tylko tam powiedzmy czubek, no nie? A większość jednak zgarniają oni. No i właśnie wróćmy do tego, co mówię. Gdyby w Polsce prawo było normalne, tak jak w całej Europie, gdzie jest to dopuszczalne, to byłoby też zupełnie inaczej, nie? Może by była też większa konkurencja, może by to spowodowało, że ceny by były niższe, tak? Bardziej dostępne dla fanów. Ale myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla klienta byłoby to korzystniejsze, tak? Wystawiasz fakturę, tak? Też komuś się łatwiej płaci firmowymi pieniędzmi na przykład, tak? No, za zakup jakichś, nie wiem, biletów dla przyjaciół na koncert, czy tam jakichś swoich klientów, czy gości, tak? No, różne opcje to można by brać pod uwagę. Ile biletów ci się przewinęło przez ręce na Mistrzostwach Świata? No, nie mam pojęcia, ale nie jest od jakichś tam, nie wiem. Może. Setki czy tysiące? Bardziej setki. Setki, ale na małej prowizji na wagę. A tak jeszcze poruszając ten temat, to kto tu jest naciągacz i nie wiem, motherfucker, nie? Skoro FIFA 90% biletów wzdłuż linii boiska sprzedaje jako hospitality po 1500 no chyba na tą pierwsze mecze było nominale, nie? A tu większość biletów na ulicy i to może być na przykład 8 piętro, czy 7 piętro, czy 6 piętro. Co to jest za VIP, tak? Co to jest za hospitality? Tam na każdym stadionie nie widać 4-5 sektorów jak na Narodowym, które są rzeczywiście sektorami VIP i to ewentualnie mogliby rzeczywiście sprzedawać sobie w takich cenach. Ale ta cała reszta pierwsza kategoria to powinna być pierwsza kategoria, nie? A nie jakieś hospitality, tak? I de facto oni po to walczą z czarnym rynkiem, żeby mógł z klientów strzyc, że tak powiem, megowce, no nie? Na te 1500-1800. Wielu jest takich, że a no, coś mam zrobić, wezmę, zapłacę, nie? Bo na ulicy może mnie oszukają, może czyli generalnie uważasz, że to, co robi FIFA, ale też to, co się dzieje w Polsce, to jest pewnego rodzaju patologia. Ale na przykład mam też pytanie do ciebie, czy sam osobiście nie uważasz, że twoja działalność też w jakiś sposób jest patologiczna, biorąc pod uwagę, że ludzie chcą wejść, a muszą płacić większe stawki, kupując u konika? No, to jest tak, że jak jest miliony chętnych, nie? To i tak ta osoba, która się sobie przypomniała o tym, że dwa tygodnie, czy chce spontanicznie iść, nie miałaby żadnej szansy kupienia oficjalnie, tak? Nawet gdyby rzucali całą pulę w normalnych cenach w danym momencie, tak? No nie miałaby żadnej szansy, bo jednak zapotrzebowanie zawsze przekroczy dostępność, tak? I tych najbardziej topowych. Czyli de facto ty uważasz, że pomagasz ludziom? Tak, to z takimi reakcjami się zawsze spotykam i większość z nich zostaje moimi jakimiś tam nawet przyjaciółmi, czy tam stałymi klientami, czy zapraszają mnie do siebie. No, bardzo różne sytuacje. A jak? W każdym handlu de facto, no nie? A jak docierasz w ogóle do ludzi? Bo chyba wyobrażam sobie, że nie stoisz pod stadionem z kartką, że masz bilet do sprzedania, tylko to jest bardziej zorganizowane. Czasami się stoi z kartką, ale tutaj no, po prostu słownie, no tam jakieś grupy, żeśmy sobie porobili na jakichś tam WhatsAppach, Twitterach i tak dalej, sobie komunikujemy, tak? W ten sposób oferujemy. Ogólnie no, nikt tu nie chce nikogo okraść, nie? Przede wszystkim wszyscy te chłopaki tam niezależne skąd są. Są kibice przede wszystkim, nie? Też swoje mają jakieś pasje i też wchodzą na mecze i tak dalej. No jak biedny człowiek ma jechać na takie mistrzostwa, powiedzmy, nie? Jak tutaj kosztuje wszystko taki kosmos. Zdarza ci się, wracając do biletu, zdarza ci się być do tyłu na tym interesie, że kupisz więcej niż sprzedaż? W każdej działalności można jakieś straty zaliczyć, nie? Na przykład te koncertowe firmy potrafią anulować bilety i później nie zwracać. To już w ogóle jest... Ja nie rozumiem. Jak można, jeżeli coś kupuję, to jestem tego posiadaczem, tak? Cokolwiek innego. W każdej branży. A czemu bilet jest czymś wyjątkowym, nadzwyczajnym i traktowanym inaczej? Ta imienność w Polsce na przykład, czy to, co robią w tym momencie, ten Ticketmaster, że co godzinę bilety droższe, albo jakieś bilety platinum, podobne jak te hospitality FIFA, tak? Gdzieś tam pod sufitem na Narodowym, wyceniony na 2000, czy pod sufitem, nie wiem, w Tauron Arenie w Krakowie i wyceniony na
na 2000 zł. Co to ma być tak naprawdę? Kto tu jest z konikiem? Kto tu jest naciągaczem? Ja nigdy nie sprzedałem tak drogo biletu. Jak zajmowaliśmy się tym kiedyś tak szerzej może. A ile najwięcej właśnie na bilecie zarobiłeś? Co to był za bilet? Kurczę, kiedyś mi ktoś dał za darmo na olimpiadzie bilet na otwarcie. To naprawdę dobrze go strzelałem, bo tam nomina był, nie wiem, 2000 funtów, coś takiego. No za tyle go sprzedałem, no to jest jakiś mój rekord. Ale to dostałem do jakiejś tam z Federacji Ukraińskiej, bo jeszcze po prostu miał jeden za dużo i zapytałem go, proszę, słyszałem, że a mamy jeden do komu trzeba komuś dać, no to minie. Miałeś kiedyś jakieś konsekwencje prawne z tej działalności, którą prowadzisz? Jakieś tam mandaty, ale szczerze nigdy nie płaciłem. W koszta wrzucasz? Nie płacę. Ja przyjeżdżając do Kataru, bardzo mocno w głowie sobie układałem, żeby tu nie złamać żadnego przepisu katarskiego prawa, bo gdzieś byłem przestraszony tym wszystkim, że można tutaj naprawdę niefajnie odpowiedzieć prawnie. Ty też miałeś takie myśli, że albo jakiś większy strach na przykład przed działalnością w Katarze niż w Polsce? Kurczę, jak ktoś się boi, to siedzi w domu, nie? To jest taka też jedna zasada, mi się wydaje. A druga, no, tutaj mieliśmy okazję gościć w namiocie miejscowej rodziny. Okazało się, że jeden z nich jest jakiś tutaj oficerem służb bezpieczeństwa wewnętrznych Kataru, dokładnie tam nie zrozumiałem. Jak ten, to powiedział, nikogo to tu nie obchodzi, tak naprawdę. To, że FIFA ustaliła na ten rok jakieś tam prawo, to chyba kanonem prawa jest to, że musi być ciągłe i trwałe, a nie tam pisane na kolanie, jak w przypadku pandemii, czy właśnie mistrzostw, nie? Czy na przykład, nie wiem, w Polsce było euro, o, przeskoczysz płot, dostaniesz rok. Co to ma być, tak? Ja nie rozumiem. Przeskoczę płot, to przeskoczę płot, no. Jaki rok, tak? Co z litości, no. Czy, nie wiem, przed euro pozamykali w wszystkich klubach chuliganów, tak? Ja pierdolę, bo co? Co to w ogóle, ja nie rozumiem. Jak można kogoś profilaktycznie zamknąć, nie? W Rosji robili mistrzostwa i nikt nie pozamykał miejscowych chuliganów, nie? A ty masz... A w Polsce u nas były takie historie, że z tej grupy zamknęli ludzi, z tej grupy, tak profilaktycznie przyczepili się jakieś pierdoły stare, żeby tylko posiedzieli na tej aresztach. Ty masz jakiś w ogóle sposób, żeby unikać sytuacji, unikać jakichś konsekwencji, gdy robi się naprawdę ciepło? Czy nigdy się nie robi ciepło? Nie daję sobie wmówić, że ja w ogóle coś robię złego, nawet jakbym, nie wiem. Ja uważam, że ja jestem uczciwym człowiekiem, który coś robi i pomaga ludziom de facto, a przy okazji coś zarabia, nie? A nigdy nikogo nie oszukałem na biletach, nie mam takiego zamiaru, nawet nie wiem, jakie to były kwoty, to i tak moim zadaniem jest odsprzedać, dostarczyć ten bilet, a nie oszukać kogoś, nie? Też takie właśnie blokowanie poprzez stare prawo dostępności odsprzedaży przez inne osoby powoduje, że na przykład Facebook w tym momencie jest pełen oszustw, tak? Tam są dziesiątki tysięcy oszustw rocznie, bo ludzie wystawiają. To jak się nie dać oszukać? Masz jakąś radę, jak się nie dać oszukać? Wy sobie w ogóle przyznajecie jakieś, a twoi klienci przyznają ci jakieś gwiazdki, jak w Google w ocenach, no, że to jest wiarygodne? Gdyby to było legalne, to można by w ten sposób działać, tak? A tak poza tym, no, nie ma takiej opcji. No, sam kilkukrotnie straciłem, bo są osoby, które oszukują rzeczywiście będąc tą, nie tylko, że tam na przykład, nie wiem, korzystałem ze skradzionego dowodu i czy tam skradzionego konta Facebook, tylko zdarzyło mi się, że osoba oszukiwała po prostu na siebie, tak? Bez, nie licząc się z konsekwencjami, nie wiem, czy to był jakiś narkoman, czy jakiś desperat, no nie, ale no, rozmawiałem z nim, to były jego dokumenty, jego konto na Facebooku, a mimo wszystko straciłem, no nie? Także ogólnie, no, face to face, tak? Co by się nie działo? Nawet przy takim face to face, tak samo, taka osoba, no, najlepiej sobie niech pokaże, że zamówienie ma oryginalne, tak? Niech pokaże jakieś dane, swoje dokumenty, najlepiej sobie porobić jakieś tam, ale to też nie do końca jest w stanie uchronić, nie? Przed tym, bo tak jak mówię, no może ktoś sobie pokopiować te bilety, posprzedawać ich trochę więcej niż kupił, nie? I tyle, no i też kogoś może oszukać, nie? I może się nie bać konsekwencji, że o, moja twarz, że pójdę do więzienia, tylko jest na tyle głupi, że wiesz, pieniądze go ciągną. Wiesz, można teraz tak żyć, że tu gdzieś oszukasz, pojedziesz gdzieś pizdu i tyle, nie? I sobie tam żyjesz, tak?
A wracając już na koniec do Mistrzostw Świata, był jakiś taki mecz szczególny, na który obłożenie było większe. I od razu spytam, czy mecze reprezentacji Arabii Saudyjskiej faktycznie były takim złotym interesem, bo przyjeżdżają Saudyjczycy bogaci i chcą wejść na swoją drużynę. Tutaj rozmawiałem zarówno z Saudyjczykami, jak i z Katarczykami i oni większość tych biletów dostali w bankach za darmo. Tak? Czyli banki są sponsorem FIFA i FIFA im po prostu daje jakieś tam pakiety i te. Myślę, że na ulicy ciężko nawet, nie każdy jest milionerem, to też trzeba wziąć pod uwagę, nie? To są prawie bardziej legendy i też, no, mimo że mają, to racjonalnie podchodzą do wydawania, bo tak naprawdę 100 lat temu to oni siedzieli na pustyni i nie mieli nic, nie? A ten najbardziej obłożony mecz z twojej perspektywy? No to na pewno Argentyna-Meksyk był dosyć takim fajnym meczem, nie? Bo Latynosów jest tu najwięcej. Chyba jeszcze mają taką świeżą gotówkę, nie muszą wszystkiego podatku płacić coś i oni takimi są chyba najlepszymi płatnikami na ulicy na świecie, nie? A tak to dużo Japończyków też na pewno jest, nie? Też, tylko to oni, Japończyk znowu kupuje tylko na stronach internetowych, raczej na ulicy się boi tego kontaktu z czarnym rynkiem. A ile biletów Polakom sprzedałeś tutaj na Mistrzostwach Świata? Szczerze, ani jednego. Szczerze, ani jednego. W ogóle nie. Te ceny, które są, to tam szło coś taniej kupić z tej puli PZPN w Polsce, nie? Ale szczerze nie zajmowałem, nie wierzyłem w to, że tu jakieś masy Polaków przyjadą. Także w ogóle się tym nie zawracałem sobie głowy, szczerze. Jak tak ktoś pisze, to staram się pomóc, ale większość tych to właśnie z PZPN-owskiej puli, to jest też następny problem.